Znajdował się tutaj szpital psychiatryczny. Momentami jest i taka droga. Dwa zatopione tutaj wraki. Brama z opuncji. Polimani do niewoli. Zatoka Mdziarishini znana jest z filmu By the Sea, w którym główne role zagrali Angelina Jolie z Bradem Pittem. Film zaczyna się sceną, jak Angelina z Bradem zjeżdżają samochodem do zatoki tą właśnie fajną drogą. Michał, kręcisz. Cześć, witajcie. Dzisiaj zabieramy Was na spacer od Zatoki Mdziarishini do terminala promowego w Mdziar. To jest niecałe 4 km spacerku wzdłuż wybrzeża klifem. Widoki będą na pewno niesamowite. Startujemy od Mdziarishini. To jest zatoczka na Gozo, bardzo lubiana przede wszystkim przez nurków. I tutaj się muszę Wam pochwalić, razem z Michałem zaczęliśmy kurs OWD, więc może niebawem uda się nagrać jakiś film spod wody. Nie wiem, co z tego wyjdzie, dlatego że no generalnie jestem na takim małym etapie wtajemniczenia i nie wiem, czy będę w stanie jednocześnie pływać, oddychać, podziwiać i operować kamerą pod wodą, ale spróbujemy. Michał czuje się pod wodą jak ryba w wodzie, więc liczę na jego pomoc. Może wspólnymi siłami coś się uda sklecić, ale to jeszcze dajcie nam na to chwilę. A tymczasem pójdziemy sobie ziemią. Więc wdrapujemy się na wzgórze po drugiej stronie zatoki i zabierzemy Was właśnie na wspomniany spacerek pieszy. Idziemy schodkami do góry. Zobaczcie, tutaj taka jakby brama z opuncji. Zatoka Mdziarishini zapisała się również w historii Malty i Gozo. Od tej właśnie strony, tutaj z tyłu za mną, wjechali Turcy po kilku nieudanych próbach zdobycia Malty. Przybyli, aby zdobyć Gozo i udało im się to. W roku 1551 zdobyli cytadelę. Jest to taka data w historii Gozo, którą mieszkańcy chcieliby pewnie wymazać z pamięci, ponieważ zostali oni tutaj w ilości około 5000 osób, pojmani do niewoli i sprzedani przez Turków na targu niewolników w Libii. Kilkuset osobom udało się uciec. Turcy oszczędzili jednego mnicha i 40 starców. W dzisiejszym czasie zatoka kojarzy się bardziej z takim rajem, gdzie można sobie przyjechać, spędzić leniwy dzień, korzystając z uroków słońca, błękitnej turkusowej wody, pogody i różnych tutaj morskich atrakcji. Ruszamy dalej na spacer. A oto jedna z licznych wież strażniczych, jakie mamy tutaj, spotykamy na Malcie i Gozo. Zwróćcie uwagę, że wieże strażnicze były budowane w miejscach przy zatoczkach, od strony których było bardzo łatwe wejście na ląd. Czyli były to miejsca, gdzie nieprzyjaciel mógł się wedrzeć niepostrzeżenie i zaatakować wyspę. Na takich wieżach siedzieli obserwatorzy, których zadaniem było wczesne ostrzeganie ludności przed najazdem nieprzyjaciela. Spójrzcie, tam przed nami znajduje się Malta. Tam!
gdzie widzicie tą wieżyczkę, znajduje się komino. No i płynie prom z Malty na Gozo. Tam sobie pan elegancko łowi rybki. Dotarliśmy do Zatoki Szatlachmar. Ta jest popularna zwłaszcza wśród nurków z uwagi na dwa zatopione tutaj wraki. Jest i trzeci, położony bliżej Mdziarishini, natomiast ten z kolei, on w wdzięcznej nazwie Szlendi, leży do góry nogami i nie wolno do niego wpływać, ponieważ został już na tyle zniszczony, że stwarza zagrożenie. Natomiast Karwela i Kominoland, które tutaj leżą, o tam zobaczcie takie te żółte bojki, oznaczają właśnie wraki, do nich można wpływać. No, my jeszcze chyba w najbliższym czasie nie będziemy na tyle doświadczeni, żeby popłynąć na wraki. Leżą one na głębokości pomiędzy 32 a 42 metry. Więc trzeba już tutaj naprawdę wyższy stopień wtajemniczenia, żeby móc na nie popłynąć. Także jeszcze trochę doświadczenia musimy zdobyć. Niemniej, jeżeli ktoś z Was ma odpowiednie uprawnienia do nurkowania, to jak najbardziej Zatoka Szatlachmar na Gozo i można tutaj popływać na wrakach. Kto tu przyszedł? Co ty jesteś? No co? Co węszysz górnym wiatrem? Tam z kolei na górze znajduje się Fort Chambray. O, widzicie? Tam. Tam. Fort Chambray to była taka forteca, która została wybudowana jako alternatywa dla cytadeli. Cytadela stawała się zbyt mała dla rosnącej populacji i potrzeba było drugą budowlę twierdzy, która byłaby ewentualnym schronieniem dla miejscowej ludności w przypadku ataku wroga. Później, podczas okupacji francuskiej, była ona używana jako miejsce, gdzie mieszkali żołnierze napoleońscy. Przybyli Anglicy, no i wtedy używana była ta twierdza jako baza dla wojsk brytyjskich. Od lat 30. XX wieku znajdował się tutaj szpital psychiatryczny. Przez około pół wieku. A w tej chwili ten zabytek, można powiedzieć, został przekształcony w takie ładne i bardzo drogie osiedle apartamentowców. Ciekawe, czy tam straszy. No co, ruszamy dalej w kierunku promu. Ta zatoczka jest mniej popularna turystycznie. No też umówmy się, jest trochę kiepski tutaj dojazd. Nie dojeżdża żadna komunikacja lokalna. Więc przede wszystkim jest okupowana przez lokalsów.
Momentami jest i taka droga, ale damy radę. No oczywiście pamiętajcie, żeby zabrać jakieś w miarę odpowiednie buty, niekoniecznie szpilki czy japonki też się średnio sprawdzą. I takie glony, zwłaszcza po jakichś silnych wiatrach, opadach, może wyrzuca takie coś na brzeg. To akurat jest dosyć przyjemne do chodzenia po tym. Jak mech w lesie. Jak mech w lesie, mięciutkie. No i stało się. Ostatnio u nas troszkę popaduje. No i musiałam wskoczyć akurat w błoto. Myślałam, że jest twardsze, albo płytsze, albo nie wiem co myślałam. Zbliżamy się już powoli do portu. Czy wiecie, że pierwszy prom pomiędzy Maltą a Gozą, zaczął kursować w 1241 roku? Oczywiście nie wyglądał tak jak te nowoczesne i wygodne. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu promy kursowały 2-3 razy w tygodniu, 100 lat temu raz na tydzień, a zimą nawet rzadziej. W tym momencie mamy ten komfort, że promy kursują w dzień co 45 minut, w nocy również kursują, rzadziej oczywiście, ale mimo to jest możliwość transportu pomiędzy Maltą a Gozo 24 godziny na dobę w niedzielę i święta. Zaraz dojdziemy do terminala promowego. Zobaczcie, właśnie wpływa prom. Współczesne promy są duże, komfortowe, zabierają i pojazdy, i pieszych. Mają nawet taką mini restauracyjkę, gdzie można zjeść sobie jakąś przekąskę śniadaniową, płynąc rano do pracy. Jest sklepik. Można zabierać zwierzęta. W sezonie letnim, w weekendy czy w święta nawet częściej niż co 45 minut kursują, ponieważ no wszystko zależy od tego, ilu chętnych jest do tego, żeby pływać pomiędzy wyspami. A jest sporo. I już kolejny wypływa, czyli ruch jest w tą i z powrotem. Mieszkamy tutaj ponad 3 lata i w tym czasie kilka razy ruch promowy pomiędzy Maltą a Gozą był wstrzymany z uwagi na duże sztormy. Nie dzieje się to zbyt często. I to byłby koniec naszej wycieczki. Dziękuję Wam za to, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że nie przegapicie kolejnych odcinków, a żeby na pewno tak się nie stało, kliknijcie subskrypcję. Oczywiście zostawcie po sobie ślad, czyli lajka, komentarz pod tym filmem. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.